Cześć, witam Was po dłuższej przerwie. Dzisiaj będziemy nagrywać dla Was mikołajkowego vlogmasa. Chciałabym trochę ten mój YouTube zza światów ciut ożywić. Nie powiem, że nie, ale jest tak zimno, że to jest po prostu niesamowite. Pójdziemy najpierw do HM-u, do HM Home, zobaczyć, jakie są fajne drobiazgi na święta. Specjalnie tutaj w to zaangażowałam Olę, bo ona jest, jeśli chodzi o taki guru lifestyle modowy, to jest dla mnie numerem jeden. No dziękuję bardzo za zaszczyt. Więc dzisiaj też będzie tak trochę i trochę modowo. Trochę pójdziemy sobie na jakąś odzieżówkę. To będzie taki freestyle, totalny freestyle. No. To znacie Magdę od tej strony? No, znają raczej. No i poznają. No i będzie tych vlogmasów więcej na pewno. I tak jak mówiłam wcześniej, jeszcze będzie jeden odcinek, który pojawi się typowo o szkole, co to była za szkoła, jak to się wydarzyło, co było w trakcie i tak dalej, ale to już... No, myślę, że nagram coś osobnego. Dobra, słuchajcie, lecimy, bo jest zimno. Totalnie zimno. Słuchajcie, nigdy nie lubię ludzi, którzy bardzo długo stoją w kolejce. Właśnie niestety byłam jedną z nich. I jeśli będziecie zwracać cokolwiek z HM-u, to radzę zarejestrować się i zrobić zwrot na aplikacji i po prostu tylko zwrócili produkt. Ja tego nie zrobiłam i byłam tym klientem, którego nie lubię, czyli takim, który stoi bardzo długo w kolejce i korkuje korytarz. Jedziemy dalej. Jeśli chodzi o Olę, to ona wszystko ogarnia, więc może powiesz, co jest teraz właśnie modne. Teraz to na pewno są modne cekiny i to są modne cekiny, tak jak ja mam dzisiaj, zupełnie w super takim... Masz. A co masz do góry? Co masz na górze? A na górze mam akurat body. Ale można do tego śmiało nakładać oversize'owe różne swetry. Nie połączyłabym nigdy tak tego. Tak, i to wygląda mega. No a jak tu jesteś szeroka i na dole? Nie, to nie będzie szerokie. To jest akurat wąskie. I do tego naprawdę to byłby mega look. Także teraz się tak ubieramy. Także cekiny łączymy z takimi zupełnie casualowymi rzeczami i nosimy to na co dzień. Okej. I nie można się tego bać. Normalnie do pracy idziemy. I normalnie do pracy idziemy w cekinach? Tak, idziemy w cekinach. I ty tak chodzisz do dzieci? Tak. Aha. No, chodzę tak, modą się trzeba bawić, mody się nie można bać. Mi chodzi o to, że te cekiny mamy łączyć właśnie z takimi codziennymi rzeczami, tak? No mi się na przykład, słuchajcie, podoba ten look, gdzie możemy założyć takich mega szerokich spodni szpilki i on właśnie tam występuje. O, że po prostu schowałabym spodnie w buty, nie? Co myślisz? Tak. To też tak, mega to jest spoko taki, wygląda. To jest taki, słuchajcie, to jest taki styl typowo lat, przełomu lat 90. i 2000. Tak, dokładnie. I ja wracamy wtedy, teraz do tego, tak? Ja wtedy kończyłam gdzieś tam liceum, szłam na studia i ja wtedy się tak ubierałam. Także to wszystko wraca. Okej. Nasza pani nauczyciel powiedziała, że ma być czerwień, to proszę bardzo, ja się jej słucham tutaj. Koniecznie czerwień, tu akurat z tego wersji sportowej, ale w wersji eleganckiej to koniecznie mała czarna, czerwone rajstopy, czarne szpilki i czerwona torebka. To jest teraz viral. Czerwone rajstopy? Tak. To jest teraz viral. Muszą być czerwone, Magda, masz czerwone? Nie, właśnie nie mam, ja w ogóle rajstop nie noszę. Ja chcę, żebyś się tak ubrała, tak, nie? Tak, się tak ubiorę. Ja już szukałam czerwonych rajstop, ale w Kalcedonii nie ma, zawiodłam je. Nie ma? Nie ma, więc będzie mamy czerwone rajstopy. Ale te torebki mi się mega podobają, tak. Takie ciemne jeszcze, taki bordo, też, taka czerwień. Ale teraz bordo to już było na przełomie takim jesiennym początku, teraz wchodzi bardzo mocno czerwień. I mówię, że to będzie hit. Czerwone rajstopy i w ogóle... Ja no się dobra, tak ale co, czerwone rajstopy i cała jesteś na czarno? Czarna, tak, mała czarna sukienka. Do tego czarne buty na kaszczuszce najlepiej, szpilce takiej malutkiej. I do tego czerwone rajstopy. I czerwone rajstopy. Tak. I cię z kilometra zobaczą. Oczywiście to wytnij, nie? Albo zrób pip! Super, przepiękna. Zapach też tak, taki typowo świąteczny, cynamonowo, karmel, waniliowy. Cynamon, tak, słuchajcie, i to w ogóle w połączeniu z tym, to jest coś pięknego. I wystarczy tylko na stół i uważam, że to jest no, piękna kompozycja. On tutaj jeszcze jakaś nawet pojemneczka. Ja nigdy nie wypijam wina do końca, bo ja jestem z tych, co nie umie pić. To tylko zaczynają. Tak.
ale nawet coś, tak. Tak, przystrojony stół, no uważam, że ta zieleń w połączeniu z czerwienią, petarda. No nie wiem, szukamy teraz badyli, badyli patyczków, bo zdecydowałam się, że jeszcze kupię akurat do salonu świeczkę i takie przepiękne czerwono-jasne z brokatem bombki, które gdzieś tam też będzie można zawiesić. Jeszcze nie wiem gdzie, jak nie znajdę patyków, to będę musiała coś wymyśleć, ale muszę to kupić, bo jest przepiękne. To jest boskie. O Boże, na espresso! Olusia, musimy się napić espresso. To jest przepiękne. Naprawdę. Nawet na prezent, słuchajcie, zobaczcie, jak to jest pięknie zapakowane. Mega. No uważam, że prezent idealny. Ja chyba wezmę mojemu mężowi. Tutaj są dwie. Idziemy teraz może do Zary. Tak. Chciałabym nam zobaczyć właśnie jeden taki set, fajną taką denimową kurtkę ze spodniami jeansowymi. No i później jeszcze mam dla Was jedną niespodziankę, ale to może jak gdzieś usiądziemy i na kawę przy stoliku, to wtedy zobaczycie, o co chodzi. To jest taki właśnie set teraz mody tutaj z logo Forda. I ja sobie go tak dobrałam, że... O, pokażę Wam, która to jest duże. Boże, czego ona nie założy? Wygląda zajebiście, no. Ja nic nie mogę znaleźć nigdzie. Ona tylko wystarczy, że weźmie dwie rzeczy i już jest super. Ja Wam powiem, że ja właśnie mam te spodnie. I zakładam je do takich, tak jak widzieliście w HM-ie, do takich właśnie szpilek. I chciałam jeszcze do tego taką granatową koszulkę Ford Mustang, ale no jej nie ma, ale tutaj jest tak. Super strówka. Do tego koniecznie takie buty, nie? Takie kombaty muszą być, bo to robi cały efekt tego, nie? I na to taka właśnie jeszcze ciężka kurtka, nawet może być ekoskóra i też będzie super wyglądać. Pościel świąteczna to jest flanelowa? To jest must have. Must have, bo no święta ma być ciepło i przyjemnie, więc my też muszą być ciepłe, przyjemne. A w takiej pościeli? Bajka. Chciałabym to zjeść. O, świetna bombka. Piwko, proszę bardzo. A tutaj mamy Celebration Bubbles. Szczotka złota, super. No, jest tego masa, naprawdę. Gram po salonach fryzjerskich, gdzie no, rozmawiamy gdzieś tam o różnych rzeczach. No i muszę znaleźć 5 potencjalnych klientek. I pomyślałam sobie, że Ola mogłaby być jedną z nich. I chodzi tutaj o to, że oni do ciebie będą dzwonić. O! Więc czy ty się zgadzasz? Czyli mam odebrać. Tak na wizji. No. Ja się zgadzam, ja jestem otwarta. No bo powiem Wam, że generalnie fryzjera mówi się o wszystkim, tak? O jakichś tematach tabu. No jakby fryzjer jest takim spowiednikiem. No i fajnie byłoby w ogóle takie ciekawe rozmowy poruszyć. Bardzo ciekawe. Na przykład związków. O, to jest taki bardzo na czasie temat. Słuchajcie, nagrywamy rolkę. Ale chyba musimy ją nagrać jeszcze raz. Robi się już ciemno. Idziemy do domu. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Dziękuję Ci, Olu, że byłaś tutaj ze mną i robiłyśmy Friends Forever! Yeah! I takie różne inne rzeczy. Jeśli spodobał Wam się nasz vlogmas, to dawajcie znać w komentarzach. Fajnie, naprawdę będzie nam bardzo, bardzo miło,
jeśli będzie tych komentarzy mnóstwo i da nam to również kopa do działania, aby móc nagrywać późniejsze filmiki. No i widzimy się niebawem.